Zimny styczniowy poranek, jasło. Każdego ranka Adam Gronkiewicz pracuje na targu, zbierając opłaty od handlujących. Dziękuję. Dziękuję. Przecież robił placka z jabłkami. Małgosia, żona Adama, nie może tego dnia sprzedawać butów na targu. Musi się zajmować małym Kubą, który jest przeziębiony i z tego powodu nie poszedł do przedszkola. Kuba będzie fajne placki piec w Ameryce i będzie sprzedawał z jabłkami najlepsze placki. I będziesz piec razem ze mną. O, piec trochę. No to nie pójdziesz. Ale tu do babci pójdziesz, tak? Nie. Trochę się boję, bo są dzieci małe. I nie wiemy, będzie. Ten jest chorowity, mały. I... no, nareszcie będzie. I... nie znamy w ogóle angielskiego. Więc... martwię się. Jak pojedziesz? Nie. I co? Będziesz chodził do nowego przedszkola, a partek do nowej szkoły. Będziesz miał nowych kolegów. Ale to dzisiaj nie jeszcze. Nie. Jak będzie cieplutko na polsku, dobra? Dzisiaj nie pójdę. Bartek zaraz przyjdzie i będziecie się bawić, grać. Kuba, zej, szybciutko chodź. O, widzisz? To dopiero początek dnia i jeszcze nie wszyscy mają pieniądze na opłacenie targowego. Mam drobny. Wydamy z grubych. Dobra, niech będzie, zaraz chwileczki. O, grube kadry. 125, pani, tak się skupić. Widzisz, że ludzi nie ma, nic pustki. Na razie. Cześć. Opłata tak go. Przyjdź za chwilę. Zobacz za chwilę. No, to nie ma zasady. Tak wyczerzeni go. Nie ma. Nie ma klienta. Teraz weźmiemy, wyciągniemy placuszkę. Dla Bartka. To jest ładne? Nie wolno. Tu sobie to ułożymy na razie. Wystygnie to wtedy. Pokroimy i Kubuś będzie jadł. Daj. Ale piękne, tak? Podoba ci się? Tylko nie dotykaj, bo znowu poparzysz się. Super. Wyszedł placek, tak? Tylko musi wystygnąć jeszcze placek i będzie dobrze. Warszawa, Jelonki. Do swojego mieszkania w jednym z okolicznych bloków Ela i Staszek Wysoccy zaprosili grupę przyjaciół. Wysoccy nie byli pewni, czy przed wyjazdem na stałe do Stanów Zjednoczonych uda im się wszystkich zgromadzić w komplecie. Dlatego zorganizowali spotkanie już na 2 miesiące przed podróżą. A ta wiza emigracyjna to wygląda tak, o, w ten sposób. Jak chcecie zobaczyć. Dali nam takie o papiery. To ta, ty drugi, jakby inną wizę musiałaś dostać. Ja teraz dostałam wizę emigracyjną. No właśnie, mam no. Turystyczną, 10-letnią. Turystyczną. Mm-hmm. A to jest wiza to jest... emigracyjna. Ludzie, którzy wylosowali, słuchajcie, los, tak jak ty złożyłaś papiery. I to jest, na rok dają 55 tysięcy takich wyjazdów, takich losów. I to jak wylosować? Jak w Totolotka. Także ja mówię, ona wygrała w Totolotka. No. Uważam, że ludzie, którzy wyjeżdżają, nie? Tak jakby, ale to bohaterowie. Ja tam byłam, wiem jak tam praca wygląda. Rozsądnie po prostu, ale muszę się zabezpieczyć. Jeżeli nawet nie wypracuję sobie tej emerytury, to przynajmniej mam szansę na to, żeby odłożyć sobie pieniądze, żeby tu płacić żeby tutaj później jak wrócę, bo ja myślę, że ja wrócę do Polski. Teraz tak mówię, nie wiem jak mi się tam ułoży. Daj Boże, żeby mi się ułożyło jak najlepiej. A wiem, że tam jest o wiele łatwiej żyć. I ja tam mam szansę naprawdę na zabezpieczenie swojej przyszłości, żeby, nie być ciężarem dla córki. Bo tego bym nie chciała. A tutaj na dzień dzisiejszy, no to ja jestem, czuję się niepotrzebnym obywatelem tego kraju. Szokiem dla mnie było i...
To, że mi urzędniczka w urzędzie powiedziała, że dla mnie nie ma pracy, tu w Polsce. Nie mam szans na żadną pracę. A ja jeszcze nie mam, prawda, zasiłku przedemerytalnego. Mam 25 lat pracy i co dalej? Dobrze, że mam męża, który jeszcze pracuje. Przecież to jest straszne, no. Młoda kobieta i wiesz, i żeby nie mogła przecież tyle, ile to już, Elu, trwa czasu przecież. Tak, że tam to Ela mówi właśnie, że idziesz, kurczę, ty masz niecałe 50 lat, a ci mówią, że w zasadzie no to już nikomu jesteś niepotrzebny. Firmę sobie. To jest rzeczywiście taki wiek, gdzie tak, dzieci już są duże, marzenia jeszcze są, no bo jeszcze można, jeszcze jakby po świecie pojeździł, coś by jeszcze fajnego przeżył w tym życiu, nie? A tutaj, wiesz, pracy nie ma. Masz, no i na aucie jest tej, no i wiesz, i co, kłaść się w trumnę i umierać? Jeszcze się byś czuła potrzebna, wiesz, nie będziesz takim, nie? To jest istotne, żebyś miała tą pracę, żebyś godnie żyła, że wstaniesz z rana, nawet jak się obudzisz, nie, to jakiś cel, nie, a nie taka martwota, nie, co znowu dzisiaj. Tak, rano nie? I wiesz, wyszukiwania sobie czynności, żeby nie myśleć o tym, że się nie idzie do pracy, zajęcia, to można naprawdę, słuchajcie, ogłupieć. To wy wyjeżdżacie do Ameryki? No. A my? No. Tak. A reszta Polaków bezrobotnych? To jest ważne. Ale... Fajnie, że naszym przyjaciołom się poszczęściło. Kaweczka. No. Wieczorem w domu Glonkiewiczów w Jaśle spotyka się cała rodzina, aby kolejny raz rozmawiać o przyszłym wyjeździe Adama, Małgosi i ich dzieci do Stanów Zjednoczonych. A jedna od ciotki, to żeby miała na... Jeszcze nie jest tak, że nie ma co jeść. A tamto licho wie, taka niewiadoma. O ile sobie przypominam, to było tak. Nigdyś nigdzie nie pisał. Napisz, tam widziałam w tym biurze. Jest takie ogłoszenie, że przyjmują, nie wiem, jak to, na losowania wysyłają formularze. No Kryśka dwa nawet wysłała. A ty masz przecież dzieci, wyślij dla siebie i dla Gośki. No to poszedłem i wysłałem. A ja tak to pamiętam, jak tę kopertę popatrzę, o, wylosowałem. Rzeczywiście, pocałowałem tę kopertę, tak, ładnie było. Teraz mnie doceniacie, a przedtem żeście mnie mieli za takiego, wynieś, przynieś, wkręć żarówkę, Adam szedł. I robił. A teraz... A po co cię miałem? A teraz... No, odnoszę. Żeby tak można było jechać za mnie, to bym z miłą chęcią. O. Naprawdę. Pojedziesz, nie będzie ci się podobać, manatki, dzieci ze sobą i wracasz z powrotem. Jak zobaczę Dolce, to od razu jak ty o... w oczach i białka wywalę. Tak będzie. To tylko dla Dolców się tam przeprowadzasz? A to dlaczego? A ty dlaczego tam jedziesz? Ty za to. Żeby mieć gości. Za mną. Popatrz, jaka miłość od pierwszego. Nie, od drugiego wyjrzenia. No i tak właśnie się Ameryka kojarzy tylko z paczkami, a to nie ten czas, co ciotka UNRA przesyłała. Macie siostry w Ameryce systematycznie, $2 do roku. Siostra w Ameryce to już jest 90 lat ma. To już nie ma co z niej wymagać. Jej też z nieba nie leciało, tylko musiała na to pracować. To jak mamie... Słuchaj, jakby nie pracowała, nawet biorąc te lata 70, te $4 na godzinę miała. A przesyłała systematycznie $2 do roku. Na Boże Narodzenie Dolca i na Wielkanoc Dolca. Wujek Dominika jest chrzestna, nie? No, to ją pierwszą zaprosi. Tak, wy już dzielcie tego niedźwiedzia, który jest jeszcze w lesie. A może nawet ten niedźwiedź jeszcze się nie narodził, ale już skórę na nim pochlastejcie, to będzie moje. No ale nie chciałbyś, żeby ktoś przyjechał do ciebie. Ale zrobisz się od razu. Ale tak. Pierwsze ja tam muszę dolecieć, szczęśliwie bym chciał dolecieć, a wy już dzielicie to, że tu mnie przyprowadź, tam mnie przyprowadź, tego sprowadź, temu już pewnie ty mi tyle przysyłaj, nie? I chciałbym, żebyś ty pierwsza leciała. A nie jako królik doświadczalny wszędzie.